Prezentowany dzisiaj ciągnik jest to, można powiedzieć, flagowy model, jeżeli chodzi o gamę ciągników T5. Jest on doskonale wyposażony. Mamy tutaj podłokietnik, który umożliwia nam obsługę ciągnika w bardzo wygodny sposób, nie odrywając praktycznie ręki od kierownicy. Mamy tutaj dostęp do elektrozaworów, w które ten ciągnik jest wyposażony. Z racji wyposażenia w ciągnika w oryginalny ładowacz czołowy, mamy tutaj także bardzo wygodny joystick wielofunkcyjny, który umożliwia nam obsługę ładowacza, wszystkich jego funkcji, jak i zmianę kierunków jazdy, co jest bardzo wygodne, szczególnie podczas długich prac polowych, chociażby przy zwożeniu balotów. Dzięki temu możemy w prosty sposób pracować, a przede wszystkim bezpiecznie, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o gamę ciągników New Hollanda. Ciągnik wyposażony jest w wyświetlacz, na którym możemy sprawdzić wszystkie parametry ciągnika, to co się aktualnie z ciągnikiem dzieje. Możemy wyposażyć te maszyny także w nawigację GPS. Dzięki temu praca jest bardzo wygodna i intuicyjna. Oczywiście wszystkie funkcje ciągnika i systemy obsługiwane są za pomocą wyświetlacza, który ponadto możemy także podpiąć pod ISOBUS. Wszelkie funkcje osprzętu obsługiwane są za pomocą wyświetlacza. Bardzo istotną cechą prezentowanego dzisiaj ciągnika jest jego kabina. Charakteryzuje się ona bardzo dobrym wykończeniem, oferuje wygodne środowisko pracy operatora, ale to, co jest w niej szczególnie interesujące, to szyba przednia połączona z szybą dachową. Jest ona wykonana z myślą o pracy z ładowaczem czołowym, daje bardzo dobry widoczność do przodu, ma minimalny słupek górny, dzięki któremu operator, pracując z ładowaczem także na maksymalnych wysokościach, ma bardzo dobrą widoczność na osprzęt, na materiał, który znajduje się na osprzęcie. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, a przede wszystkim doceniają to operatorzy, którzy pracują cały dzień, wykorzystując właśnie ładowacz czołowy, dlatego że dzięki temu rozwiązaniu może siedzieć operator wyprostowany na fotelu kierowcy. Nie musi się pochylać, aby cały czas spoglądać na ładowacz, na osprzęt, co zasługuje na szczególną pochwałę, jeżeli chodzi o ten prezentowany akurat dzisiaj model. Ciągnik, w którym teraz się znajdujemy, wyposażony jest w przekładnię Dynamic Command. Jest to przekładnia flagowa, jeżeli chodzi o New Holland. Charakteryzuje się ona bardzo wygodną obsługą. Wszelkie funkcje, które uruchamiamy, to pracując z tą przekładnią, pokazywane są na wyświetlaczu. Ciągnik wyposażony jest w dźwignię Command Grip, za pomocą której obsługujemy wszelkie funkcje przekładni. Zmiana kierunków jazdy, która możliwa jest bez konieczności użycia sprzęgła. Wystarczy przesunąć dźwignię do przodu, zmieniając biegi na wyższe, lub przesunąć dźwignię do tyłu, zmieniając biegi na niższe. Co ciekawe, dźwignia jest bardzo ergonomiczna, bo zawsze cofa się do położenia neutralnego, stąd operator, pracując ciągnikiem, ma bardzo dobre oparcie i cały czas kontakt z dźwignią. Jest to przekładnia mechaniczna, natomiast posiada dwa sprzęgła. Stąd operator, pracując ciągnikiem, ma cały czas wybrane dwa biegi. Jeżeli przyspiesza, mamy bieg pracy i bieg wyższy, natomiast jeżeli ciągnik zwalnia, mamy bieg pracy i już przygotowany bieg niższy. Jest to bardzo komfortowe, jeżeli chodzi o prędkość zmiany biegu. W momencie, kiedy następuje taka konieczność, kiedy operator wybiera bieg lub kiedy dzieje się to w trybie automatycznym, w ułamku sekundy, praktycznie nieodczuwalnie dla operatora, bieg zostaje zmieniony. Bardzo dobrze także wpływa to na zużycie paliwa i na wydajność ciągnika, dlatego że mamy minimalne straty, jeżeli chodzi o obroty silnika, jak i o prędkość jazdy. Oczywiście przekładnia może pracować w trybie ręcznym, gdzie operator sam wybiera bieg, na którym chce pracować, ale przekładnia oczywiście może także pracować w trybach automatycznych.